Nie wiem, co do końca robię, ale raz się żyje. Oh my gosh! Tak mnie facet teraz wystraszył z naszej wycieczki. Ja tu wchodzę, on mnie za nogę łapie i mówi szark, szark, szark. Ja! Prawie zawał serca miałem. I zapraszamy na odcinek. Pozdro! No to dobra, przygodę czas zacząć. Jednak dzisiaj jedziemy innym autkiem, sedanem, zwykłym po prostu autem, nie będzie taki dostawczak. Mam nadzieję, że do godzinki, tak do 9:00 będziemy już na tej super łodzi, na tej szybkiej łodzi. No i potem pewnie jakaś trasa, nie wiem ile to będzie ta trasa trwała, z pół godziny, może do godziny, na tą wyspę Mafashi, jeśli dobrze pamiętam. Nie Mafashi, jak się nazywa? Mafushi. A tam już się zaczną przygody. To zostaliśmy dowiezieni na lotnisko. Tu jest z mojej prawej strony taki porcik, takie doki są na statki, które przypływają z różnych resortów. Przyszli tu jacyś ludzie z lotniska, którzy wykupują sobie tak samo nie przelot, tylko przepłynięcie na tą wyspę. Więc jest tu taka jakby taksówka, gdzie my myśleliśmy, że to będzie po prostu zorganizowana wycieczka, gdzie będzie jakiś przewodnik, gdzie nam powie dokładnie, co się będzie działo, jak będą wyglądały etapy przy tej całej wycieczki, gdzie pojedziemy właśnie na ten sandbank, pojedziemy sobie na te pływanie z rekinami. Ten gościu twierdzi, że tam nas też odbierze, no ale jest to takie nie do końca pewne, a samemu gdzieś tam sobie śmigać po tej wyspie, nie wiedząc gdzie, co i jak, to troszeczkę no nie jest na to na rękę. No ale zobaczymy, no czekamy, zaraz będziemy płynąć, tam się wszystko okaże. Ale będzie przygoda fajowa. Hit the dance floor, don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Przyjechaliśmy teraz do drugiego portu, pewnie po resztę uczestników. Dziewczyny, wam jak się podoba? Bardzo. Na razie szybkość podróży, petarda. No mega trzęsie. W porównaniu do tamtej, tego staruszka, chociaż był... Tamten staruszek miał coś sobie, był fajny, nie? Jak płynęliśmy nad tym staruszkiem. No ale tutaj już zawsze taka, zawsze chcieliśmy takiego put i petarda, nie? Tata tutaj mówił, że było troszeczkę szybko. No. Tu jest strasznie szybko, jednak tamten staruszek moim zdaniem był trochę lepszy, bo miał taki klimat, ale jeżeli chodzi o prędkość, to tutaj jest lepsza, o wiele lepsza. Jesteśmy na miejscu, jednak się okazało, że to była tylko taka ala taksówka, która nas przywiozła na wyspę Mafushi i stąd się dopiero cały trip zaczyna, całodniowy. No kurde, będzie naprawdę bardzo ciekawie, będzie naprawdę bardzo dużo mega atrakcji. Nie wiem, w jakiej to będzie kolejności szło, ale będzie Buga. Mega dużo. Buga. Jestem kaczką. Co to się będzie działo? I teraz lecimy już na pierwszy etap, na pierwszą przygodę. Pojęcia nie mam jaka będzie. Wyjdzie to w praniu, wyjdzie to na filmie, jak będziemy montować. Łódź rusza, nie wiem czy to będzie taka szybsza czy wolniejsza, ale jest fajna, bo kameralna grupa. Tylko jest nas 8 osób na statku, także taka... Będzie to jakoś na wszystko sprawnie szło. Thank you.
oczekiwaniu na wieloryba. Raz już się pokazał, brał chyba oddech. Taka woda poleciała tam, wiecie, tam z tej dziurki z pleców. Czekamy dalej. Gdzieś tu pod nami pływa cały czas i tylko czekamy, gdzie się wynurzy, żeby znowu wziąć powietrze. Dopłynęliśmy do pierwszego punktu. Będzie to pływanie z rekinami. Nie ukrywam, że się troszeczkę boję. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. W ogóle no, są to rekiny. Nie wiem, czy małe, czy duże, czy średnie, jak one będą wyglądały. No, ale z drugiej strony jestem bardzo podekscytowany, bo zawsze chciałem to zrobić. Jest to moje takie marzenie, które już długo, długo chciałem spełnić. Zobaczymy, jak to będzie. Mam GoPro, nagram spod wody, także będzie fajnie. Kamila tam na przodzie kręci delfinki. O, ale skaczą, ale pięknie. A my się przebieramy, bo zaraz będziemy, nie wiem, czy z nimi pływać, czy tylko z rekinami, ale jakie stado piękne. Ale piękne delfinki. Skakały. Potężne stado. Po prostu cudownie. A teraz lecimy. Pływać z rekinami! Teraz dopłynęliśmy do takiego miejsca, gdzie jest takie miejsce, gdzie spływają się rekiny. Mnóstwo tu jest łodzi, pewnie z resortów, pewnie innych wycieczek. I z łodzi się dokarmia te rekiny i można z nimi właśnie pływać. Zaraz będziemy wskakiwali. Kamila będzie kręciła z góry, a my będziemy z dzieciakami wskakiwali i będziemy pływali z rekinami. Pokażemy wam te rekiny z bliska. Biorę ze sobą GoPro, to też będę kręcił z wody. To też będą jakieś ciekawe ujęcia z wody. Zapraszamy do ciekawej przygody, do wspólnej przygody. Powiem wam, że naprawdę się stresuję, ale tyle tu jest łódek. Wszyscy, nie wolno popływać tam, gdzie one są krwione, wiesz? I tylko to jest taka zasada i ręce trzeba trzymać przy sobie. I nie powinno się nic stać. To odważny świat należy, lecę. Płyną do ciebie. Oh my gosh! Tak mnie facet teraz wystraszył z naszej wycieczki. Ja tu wchodzę, on mnie za nogę łapie i mówi szark, szark, szark! Ja! Prawie zawał serca miałem. Ratuj. Ja nie wiem. Nie powiem, że jestem, że nie jestem zesrany. Jezus, jak kolejna? Maskę założyć. No, to wiemy.
A jednak tak. Bardziej szalone rzeczy to chyba jeszcze nie robiłem. One są tak wielkie, przepływają koło nas. Coś tam mi się udało nagrać, ale powiem wam, że bałem się i dalej się boję. One są duże, mają zęby, są karmione mięsem, rybą, nie wiem czymś tam wiecie, ale są mięsożerne po prostu. I nie są małe! One są po prostu ogromne i mega spokojne. Ja się mega bałam i no nie chciałam aż tak bardzo wejść, chciałam bardzo wejść, ale się bałam wejść mega, no bo stałam na tej drabince i zanurzałam jedną nogę, drugą nogę, potem niżej szłam, niżej i potem byłam już tak dotąd gdzieś, no to już stwierdziłam, że wchodzę. Pan, ogólnie to pan mnie trzymał za rękę, bo no widział, że się boję. I powiem, że szczerze miałam taki strach lekki w serduszku, ale się przekonałam i będę przełamywać swoje bariery do końca podróży. No co, trzeba wchodzić do wody. Nie wiem, jak ta woda. Tu jest tak płytko, że w ogóle nie było tu skaczać, ale cudownie. Znowu ten kolor wody. Poezja. Jestem najbardziej dzisiaj dumny z dzieci, że one z tymi rekinami się odważyły. Ja się ich bałem, naprawdę. Wejście tam, nie chciałem przy nich pokazywać, ale byłem, kurde, wystraszony i to na maksa. A teraz wam pokażę te piękne widoki, co tutaj są dookoła. Co tam masz dużo do jedzenia? Ryż i tuna. A ty, Maja? Bo widzę, że masz troszeczkę więcej. Tylko troszeczkę bardziej potrzebniejsze. Ryż, mięso i sałatka. I jak ci smakuje? Bardzo. Wróciliśmy na statek i chyba moim zdaniem, tak mi się wydaje, przynajmniej wracamy już tam do wyspy Mafushi. A tam jeszcze myślimy, coś może sobie posiedzimy, coś porobimy, ale zobaczymy, jak się będziemy czuli, czy nie będziemy zbyt zmęczeni, bo stamtąd jeszcze musimy jakieś 30-40 minut dopłynąć taką szybką łodzią do swojej wyspy. Zobaczymy. Najpierw posłucham tego organizatora, tego faceta, który tutaj nam wszystko mówi, co będziemy robić, co mamy robić. Organizatora po prostu. Najpierw jego posłucham, jaki jest kolejny etap wycieczki i wtedy dopiero będziemy wiedzieć, co robić. Bo jeśli coś jeszcze będziemy robić, to wtedy nie będziemy się zatrzymywać na wyspie Mafushi, a jeśli wracamy na Mafushi, to się zatrzymamy, jeśli tam coś pokombinujemy. Zuzia chce bardzo parasailing. Zobaczymy, czy się uda. Okej, trzymajcie się, pa. The mouth is under the Teraz przyjechaliśmy na lokalną wyspę. Już myśleliśmy, że to będzie koniec, a przyjechaliśmy jeszcze karmić płaszczki i robić sobie zdjęcia z płaszczkami.
Jest tylko zasada, że nie można nóg podnosić, bo one mają kolec i moglibyśmy się nabić na ten kolec po prostu, aby by mogły zaatakować, jeśli byśmy je przycisnęli. Więc trzeba nogi po prostu suwać, nie odrywając ich od ziemi. Ale płaszczki są naprawdę bardzo duże. Zresztą zobaczcie sami. One się cały czas o mnie ocierają i mi się wydaje, że one mnie gryzą. Nie, nie boli, ale to jest tak dziwne uczucie. Patrzcie, ile tu jest. Myślą, że ja jestem ich pożywieniem, możliwe, że... Okej, ja bym się już wynosił stąd. Dzięki płaszczki za gościnę. Aha. Dzieci nasze to po prostu jesteśmy szczęśliwi, przeszczęśliwi z Kamilą, że nasze dzieci będą miały takie wspomnienia i tyle wspomnień. Przed chwilą karmiły, słuchajcie, płaszczki, głaskały płaszczki. To po prostu wzrusza aż się ze szczęścia, co nasze dzieci, jakie będą miały fajne doświadczenia życiowe dzięki tej podróży, a tak naprawdę ona się dopiero zaczęła, więc... No, brakuje mi słów, nie będę tam jakoś stękał, jękał, dukał, bo brakuje mi słów, jestem przeszczęśliwy. I tyle, nie będę przyciągał. Idziemy teraz po prostu na jakąś tam małą wycieczkę po tej wyspie, lokalnej wyspie. I dalej też nie wiem, jakie już są etapy przy tej przygody, wycieczki. Myślałem, że już wracamy, okazało się, że jeszcze płaszczki. Teraz myślę, że wracamy, okazało się, że jeszcze idziemy zwiedzać wyspę. No i zobaczymy, co dalej. Ogólnie jest petarda, uwielbiam takie dni. Gdzie? Przykleił ci pan liście do pleców. Stick you to your shirt. Przyznaczam się do ciebie. Teraz nie podnieś, nie podnieś. Ja się trzyma. Zostaw ją tak, do rana. Ta, Zuzia. Tata. 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 Padła nam bateria w GoPro, w aparacie i resztę dokręcimy z Kamili iPhone'a.
Nasze dziewczyny zawsze znajdą nowe znajomości. I świetną zabawę, przyklejając liście na plecy. Zuzia! Idziemy w stronę statku. I zobaczymy, co dalej. Gdzie nas zaprowadzi. A są to takie liście, z tego co opowiadał przewodnik, że kiedyś dziadkowie przewodnika, jak grali w piłkę, pisali na nich swoje imiona, przyklejali sobie na plecy. Taka ciekawostka, po prostu. Przepływałem przez jakiś kanał. My nie wiemy, o co chodzi, ale są takie wyboje, ja nie mogę. Ło! Patrzcie na to, co się dzieje. Zaraz wam pokażę z boku. Każdy by wziął po wiosełku pół godziny później, ale byśmy byli bezpieczniej. No dobra, w końcu channel się skończył. Tyle dobrego, teraz spokojnie dopłyniemy już do Mafusi i za godzinkę mamy prom na swoją wyspę. I tam jeszcze kawałek chyba trzeba będzie podjechać, ale wszystko jest zorganizowane. I na 18-19 powinniśmy być w domu. Co ty robisz tutaj? A tu! O, okej. Okay. Kamila mówi, że podobny. Coś w tym jest. Zuzia nam pojechała z panią organizatorką na motorze. Dziewczyny coraz odważniejsze, coraz więcej w życiu przechodzą, się uczą. Nas duma rozpiera, że się nie boją, bo wiecie, takie wejście do takich wielkich rekinów, które są większe od nich, to kurde, nie ukrywam, że ja byłem zesrany, a co dopiero 9-11-latka. Idziemy jeszcze po zdjęcia z pływania i filmy chyba z pływania z rekinami, bo tutaj nas organizator nagrywał, a potem wracamy do portu i tam na nas czeka już, może nie już, za pół godziny łódka na naszą wyspę. Pozdro. A ja co będziecie teraz robić? Karmić kotki, pomagać. Ale co jeszcze raz, bo ja nie słyszałem? Pomagać pani karmić kotki. Naprawdę? Tak. Jest ich trochę. On się prosi, aby był wojny. Bomby. Małe, bo on chodzi, one atakują, jak się podchodzi do ich miejsca. I już widziałam parę, jak zaatakowało. Wróciliśmy do hotelu, jesteśmy po całym dniu ciekawej wycieczki, na której się bardzo dużo działo. Było dużo etapów, dużo ciekawych rzeczy, ale to już niech przejmą pałeczkę dziewczyny, niech opowiedzą więcej. No to słuchajcie, zaczniemy może ode mnie. Lubię pokonywać swoje bariery, ale niestety na dzisiejszej naszej wycieczce ciężko było ją złamać, tą barierę. No i niestety mamuśka nie złamała. Chociaż jak płynęliśmy, no to w mojej głowie był, słuchajcie, taki magiel miałam w głowie. Cały czas walczyłam z sobą, może wskoczę. Popływam z tymi rekinami. Nie, niestety tak nie było. Czym bliżej dopływaliśmy tych rekinów, nie delfinów, bo delfiny też były po drodze. Czym bliżej żeśmy dopływali tych rekinów, wydawało mi się już taka plaga i pływała, wydawało mi się, że one są takie malutkie. No ale niestety, jak żeśmy dopłynęli i ten facet zaczął wyrzucać im te ryby na pożarcie. Surowe mięso. Jak zobaczyłam te rekiny, moje wszystkie marzenia na dzień dzisiejszy legły w gruzach. Może następnym razem jakoś się przełamię. Dzisiaj się nie przełamałam.
Ale rzuciłam moją rodzinę na pożarcie rekinom. Żartuję. Jestem z nich bardzo dumna, że mogłam patrzeć na nich, jak pływają z tymi rekinami, bo naprawdę, słuchajcie, ja nie weszłabym tam i nie pływałabym z tymi rekinami. Te rekiny, ja tylko dodam, były większe od naszych dzieci. Zresztą zobaczycie, pewnie jak już dotarliście do tego momentu, bo to będzie koniec filmu, to już je widzieliście. Tak. Nie, no były strasznie duże, wyglądały jeszcze jak oni weszli do wody i zaczęli pływać, te rekiny między nimi, ja widziałam tylko Mariusza przez te okulary. Aha, jeszcze słuchajcie, ten pan na motorówce tłumaczył nam, że słuchajcie, jak wejdziecie do tej wody, to pamiętajcie, żeby rączki nie machać tak gdzieś z tyłu tymi rękoma. Ani z przodu. Ani z przodu machać, tylko żeby rączki tu, jak kadłubek trzymać. Blisko ciała. I pod żadnym pozorem nie wpływać tam, gdzie jest to żerowisko, tam gdzie one się odżywiają, bo oni rzucali im co chwilę świeże ryby, żeby one się, wiecie, kręciły, nie? Ja sobie położyłem maskę i tak sobie obserwuję je, na GoPro kręcę. Prądy jakoś mnie ściągnęły, patrzę, ich jest coraz więcej. Panika, serce mi zaczęło tak bić, nie chciałem nikomu nic mówić, żeby dzieci nie wystraszyć, żeby jednak one też weszły. A ja podnoszę głowę, a ja jestem w środku i teraz to zrobię. Tutaj trzymam jedną ręką GoPro. Nie mogę płynąć, bo muszę tego rączkami tutaj machać. Nie mogę tych rączek odruszyć i mówię, jak spieprzyć od tych rekinów po prostu, nie? Ja tylko widziałam, jak go kamerowałam tam z tej motorówki. Słuchajcie, ja patrzę na Mariana, on w tych okularkach takie oczka i drałuje tymi rączkami do przodu. No, przysięgam, że byłem zesrany. Naprawdę byłem zesrany, jak tam się znalazłem. No bo wiecie, no kurde, są to rekiny. One były mojej wielkości, albo nawet ode mnie większe. Było ich pełne stado. Żarły surowe mięso, więc co mu za różnica, czy jak moja rączka gdzieś dalej będzie, czy on tą rybkę złapie, czy moje paluszki złapie, więc ja w takich kategoriach myślałem. Okej, przejdźmy teraz do dzieci, niech dzieci też powiedzą, jak one, jak ich odczucia. Ogólnie to... Troszeczkę mów, jakbyś Maja mogła głośniej, bo tu motory jeżdżą i może być nieusłyszana. Ja dzisiaj przełamałam swoją barierę i to serio, ja się mega bałam tam wejść do tych rekinów i potrwało to trochę, zanim w ogóle się odważyłam do tej wody wejść i też wyszłam ostatnia. Ale pan mi pomógł i mi wytłumaczył, że one nie są groźne i złapał mnie za rękę i w ogóle. Ogólnie one były mega, mega, mega straszne te rekiny. Dziękujemy wam, że poświęciliście swój wolny czas na oglądanie naszych przygód. Mamy nadzieję, jak za każdym razem, że wam się podobało. Napiszcie proszę was w komentarzach, co moglibyśmy ulepszyć, co poprawić, czego nie robić. Chcemy z filmu na film po prostu być coraz lepsi, chcemy dawać wam jeszcze lepszą jakość, jeszcze lepsze przygody. No i tyle z mojej strony. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. 3, 4, serwus! Serwus! Thank you.